wszystkim, tutaj ponownie na TBArt i znowu po dłuższej przerwie do Was wracam. Ogólnie ostatnio sobie przeglądałam moje stare filmy i Boże, mi się strasznie głos zmienił, to jest niemożliwe. I jestem ciekawa, czy ktoś tu jeszcze jest, tak od początku mojego kanału. Jeżeli ktoś jest, to nie da znać w komentarzu, to z wielką chęcią przypnę serduszko. No ale dobra, nie przeciągając, już zaczniemy i najpierw zaczniemy od rysunków, które zamówiłam. Z oczywiście moim kochanym Noelem, którego nadal kocham. O, tak, i jeszcze jeden, znaczy został jeszcze jeden, ale jego na końcu pokażę, bo pokażę go jakby w całej serii, że tak powiem. I tak, wszystkie zamówiłam. I wszystkie sobie są z Facebooka, z czego ten jest od Pauliny Grytz. To jest od pewnej osoby, która ma niestety jakieś ruskie znaczki na tym, jako nazwy na Facebooku, także nie jestem w stanie tego spamiętać, ale pozdrawiam serdecznie, zresztą Paulinę również. To jest od Arona Dessa, a to jest od Klaudii Dudek. I wszystkich Was pozdrawiam i kocham ogólnie te rysunki tak bardzo. A co mogliście już ode mnie, że tak powiem, usłyszeć? Znaczy, literalnie da się usłyszeć, ale napisałam Wam już to, jak jestem z nich zadowolona. Z czego to jest jakby taki gifcik, bo trochę czekałam na ten rysunek i dała mi taki jeszcze jakby line artowy gifcik. Miałam tutaj coś napisać na tej karteczce, ale się bałam, że zepsuję to i stwierdziłam, że chyba jednak nic nie napiszę, bo bardzo mi się podoba ten rysunek, śmieszny i ładny jest. No i tak jak tak wygląda moja kolekcja, jeszcze niedługo mi przyjdą raz, dwa. Dwa mi chyba przyjdą, także już nie mogę się doczekać. No, tak wyglądają. Jeszcze mam jeden. O. Z czego pokażę go jakby w całej serii, bo zamówiłam najpierw, bo to ogólnie to jest od Didi. Jeżeli ktoś ją kojarzy, to pozdrawiam. Bardzo, bardzo fajna osóbka, bardzo ładnie rysuje, bardzo mi się podoba jej styl. Podziwiam ją już od jakichś 3 lat. Zamówiłam najpierw od niej ten wisiorek. Sama go zrobiła, ogólnie polecam bardzo. A potem zamówiłam Heda, to mam jeszcze śliczny podpis godni i takie rękawiczki, ogólnie bardzo fajne są, świetne, bardzo mi się podobają, zaraz Wam je pokażę w całości. To jest taki jakby no, wisiorek, naszyjnik, buteleczka z jakby diamencikami, taką jakby, nie wiem, taki też jakby diamencik kwadrat, znaczy sześcian właściwie. I ten, i taka zawieszka, zapomniałam jak się ta roślina nazywa, zapomniałam już naprawdę. No i taka jakby brązowa, to nie jest zawieszka, to jest, zapomniałam, wisiorek, kurde, nie pamiętam jak to się nazywało. Anyway, tak to wygląda i ogólnie bardzo mi się podoba. Didi robi takie na zamówienie, zresztą robi jeszcze inne tego typu rzeczy, także zapraszam do niej. Zamówiłam takiego Heda, który mi się też bardzo podoba i w ogóle cudowny jest. W końcu byłam taka szczęśliwa, że mi się udało trafić na komiszę u niej, bo otworzyła akurat szkicowe łebki i tak się ucieszyłam, że zdążyłam na otwarcie i od razu nie mogłam się powstrzymać od zamówienia takiego Noela. No i przy okazji zamówiłam jeszcze u niej takie rękawiczki, bo zauważyłam, że ma coś takiego w swoich ofertach. Takie oto cudowne kocie rękawiczki. Znaczy, takie to nie są niby rękawiczki, one są takie, no, tu jest otwór na kciukę, no i wiecie o co chodzi. Zresztą mogę Wam zaraz pokazać, to chwilę tylko założę jedną i zaraz do Was wracam. Okej, okay, już jestem i tak się one prezentują. Wygląda moim zdaniem naprawdę fajnie, bardzo lubię tego typu rękawiczki i można było wybrać sobie jaki tam się chciało kolor, bo one są malowane takimi specjalnymi farbami do materiału, także jaki chciałeś kolor, taki sobie mogłeś wybrać. A odcienie rękawiczek były szare, pamiętam, brązowe, co no, takie brudne są, szare, brązowe i nie wiem, jakieś tam jeszcze, i białe były chyba, ale, albo nie. Bo jeszcze miała skarpetki takie ogólnie,
Możecie tam do niej wbić, to zobaczycie. Ogólnie bardzo polecam. No i możemy chyba wrócić już do moich rysunków. Dobrze, już jestem i teraz przejdziemy już wreszcie do moich rysunków. I najpierw pokażę Wam takie dwa szkice, właściwie to trzy, ale ten trzeci to jest taki bardziej shitpostowy. I to jest mój Noel, który nie ma ubrań. Bez skojarzeń oczywiście. Chciałam, żeby był wykorzystany do rewki, ale bo mam zamiar mu zrobić jakąś bardziej czytelną dla niektórych osób, bo z teraźniejszej niektóre osoby nie mogą się doczytać wielu rzeczy. No i tak wygląda, ale chyba jednak go nie użyję do rewki, bo nie podoba mi się za bardzo. Ogólnie teraz ćwiczę anatomię, więc staram się robić jakieś full body. Robię teraz też dużo art trade'ów z tego względu z ludźmi. I tu jest taki Jakub, czyli furson mojej najlepszej przyjaciółki, Mai. Pozdrawiam. Na każdym odcinku chyba nie ma odcinka, żeby mnie nie pozdrowiła, naprawdę. Tak wygląda. Śliczny Jakub, bardzo lubię ogólnie tego ocka. Jakub też jest kustomem od Magdy. Magdaleny Dylewicz, także zapraszam na jej Facebooka, bo robi cudowne kustomy. No, tak samo Noel, jak i Jakub są jej rękodziełami, no, można tak powiedzieć. Także gorąco polecam tą osobę. A tu jest jeszcze taki mały, shitpostowy rysunek dla mojej znajomej Wiktorii. Pozdrawiam cię, jej Manon. Ogólnie zapraszam na jej kanał, będzie link w opisie, także. Kolejny rysunek to jest taki, w szkole go rysowałam, dlatego jest kartka w kratkę, za co przepraszam. Też Noel, oczywiście uzależnienie, no bo jak się by inaczej. No i tak wygląda, rysowałam go ołówkami, bo akurat byliśmy na artystycznych, no, zajęcia z rysowania ołówkiem. No i tak wyszedł, nawet mi się podoba, chociaż nie jestem dobra w rysowaniu ołówkami. To nie jest zdecydowanie mój konik. I tak, na czym skończyliśmy? O, na tym skończyliśmy. Na Aleksie Ocku, także Mai. Jedziemy dalej. A to jest taki szkic. W ogóle mi nie wyszedł, strasznie mi się nie podoba, także nie będę go raczej pisywać. Dalej, mamy Eda. On jest już taki stary. Znaczy stary, z wakacji jest. Ale mi się podoba. I było to. Nie wiem, mówić zdanie. Było zadanie na. Jakby zadanie, no, wyzwanie bardziej. Na grupie Swordziaki na Facebooku, żeby narysować chyba. Kurde, chyba dowolną postać, tak mi się wydaje. Dowolną, chyba była dowolna. W danym kolorze. Tak mi się wydaje. No, i ja narysowałam Eda w kolorze zielonym. I nawet mi się podoba. Don't be sad, także. Najsik. Dalej to jest taki, no nie wiem, czy to też mogę opisywać, to jest tak jakby szkic postaci dla mojej znajomej do jej uniwersum. No, taki ptaszek jakby. Tutaj jest, no, moja postać, która miała być tam użyta jako figurka dla jakiejś osoby, tylko nie pamiętam w ogóle, co to jest za osoba, miałam ją zrobić i nadal nie zrobiła, także no. Tak to wygląda. To w ogóle. Nie zwraca się na to uwagi. Nie w ogóle, co to jest, to fakt. To też jakieś szkice wstępne. Nie w ogóle z tego ryję. To jest niemożliwe. Zły tort. Klask. To jest niemożliwe. I nie wiem, co ja mam w głowie naprawdę. Dobra, to możemy zacząć te moje normalne rysunki w tym zeszycie. I Noel. Może nie ma idealnych kolorów, jakie ma w oryginale, ale tak mi się podoba. Jest cudowny. Naprawdę mi się podoba ten rysunek, nie wiem. Ładny. Dalej to jest taki nie, to było na Art Trade z osobą z Facebooka. Jeżeli to oglądasz, to cię pozdrawiam. I nawet mi się podoba. Nieźle. Pomalowałam promarkerami i trochę pomogłam sobie kredkami w cieniowaniu. Ładnie wygląda. Dalej to jest. To jest Zachary, tylko że zmieniłam jego wygląd. I to jest postać mojej znajomej z Facebooka. Pozdrawiam cię. To jest nasz ship. To jest Zachanek. To jest Janek, a to jest Zachary. I to jest oto petak. Ślicznie są.
Nie ma. Kolejny rysunek to jest Noel i właśnie Manon, którą już mogliście wcześniej zauważyć. To właśnie postać tej Wiktorii. Nawet mi się podoba, chociaż mi się wydaje, że trochę zwaliłam kolorowaniem kredkami. Już tak robiłam to na odwalsie, bo mi się nie chciało promarkerami kolorować. O, i tak wygląda. Dalszy rysunek to jest komisz dla... To był komisz. Dla osoby z Facebooka. To jest i postać. No, tak szczerze to mi się średnio podoba. Powiedziałabym, że stać mnie czasem na coś więcej, także... No, ale... Nie jest najgorzej. Tutaj kolejny rysunek to jest szkic. Takiego Eda. Monster. Złego Monster Eda. Już chyba mogliście go wcześniej zobaczyć, ale nie jestem pewna. No... Tu jeszcze nie umiałam w anatomii, znaczy nie to, że teraz umiem, ale teraz bardziej ćwiczę ją. Kolejny rysunek to jest Gordon, mojej znajomej z Facebooka, także cię pozdrawiam. Ogólnie on jest jakby kuzynem Noela, także najsik. Bardzo go lubię, w ogóle podoba mi się ta postać. Nie wiem, z charakteru też jest taki, wiecie, to jest taki bad boy, nie? On to jak przywali, to drugi raz nie trzeba. I kolejny rysunek to jest przedostatni już. To jest właśnie Jakub Mai, którego też mogliście wcześniej zobaczyć. I tak wygląda on kolorystycznie, chociaż tutaj kolory niekoniecznie się zgadzają. No, ale tak wygląda. I mi się naprawdę podoba, szczerze mówiąc. Chociaż ta dłoń jest za duża. I w ogóle ta klata mi trochę nie wyszła. Ale nieważne. Nie jest źle. Nawet mi się podoba. Jest okej. I ostatni rysunek nie jest dokończony, to jest mój Tobi, którego mogliście zobaczyć dawno temu. Mój synek, kochany, tak dawno go nie rysowałam, mój Boże. Ach, nadal go kocham, moje kochane maleństwo. No i to w sumie byłoby na tyle. Dzięki za oglądnięcie, dajcie łapki w górę, jeżeli wam się podobało, jeżeli nie, to łapki w dół. Subujcie mój kanał, polecajcie znajomym. W opisie znajdziecie linki do na przykład kanału Wiktorii, do mojego Facebooka, do mojego DeviantArta. Także to by było na tyle. Jeszcze raz dzięki za oglądnięcie i cześć!